witam się z Wami 2 dni później. Prawdopodobnie mamy sobotę rano. Tak. Ale nie uczcie się, sam już jakiś czas temu zdążyłam jedno pranie wstawić, więc fajnie, teraz muszę je powiesić, najgorszy etap. Aż najgorszy to jest, wiecie, złożenie z suszarki. Ale tak, pomyślałam, że zrobimy sobie może taką szybką pielęgnację poranną. Dawno nie było, zwłaszcza porannej. Tak, miałam zrobić dzisiaj makijaż do kawy, ale myślę, że to przesunę na jutro. Ponieważ dzisiaj mam w planach, wiecie, porządki, więc do porządków nie będę się tak mocno nie malować, bo to nie ma sensu. Ale pielęgnacja zawsze się oczywiście przyda. Na taką, wiecie, świeżą, oczyszczoną skórę sobie nałożę nowy krem, który używam. To jest The Body Shop Drops of Light. Tak się prezentuje. Tak. No i to, co mnie w sumie zaskoczyło, że ma taki aplikator metalowy. Podobny chyba aplikator widziałam w Clinique i pewnie Lirent chyba, nie, L'Oreal też ma coś podobnego. No i jest to dosyć ciekawe, można fajnie, wiecie, sobie ochłodzić okolice pod oczami, chociaż ja i tak jestem zwolenniczką doklepania, że tak powiem, palcem, bo jest to jednak, wiecie, dotyk, że tak powiem, ciepła naszych palców. Palce to jednak jest robota, ale wiecie, tak, żeby troszkę w sumie trochę jak zimny okład. O. Może tak. Tak, odrobinę. Jeszcze nie wiem, co o nim sądzę. Na razie zaczęłam testować, więc tak. Bardzo ciekawe. Z tego, co wiem, to z AA chyba hitem jest z witaminą E krem, ale taki był, że tak powiem, na promocji, więc się skusiłam na niego. Chociaż The Body Shop są różne pogłoski, więc może warto się jakieś zapasy porobić, bo to w sumie nie wiadomo. Tak, no i właśnie chciałam skorzystać też z tej pogody i zrobić właśnie porządki, może okna umyję. Nawet się przygotowałam specjalnie wczoraj, poszłam do sklepu po klina. No. Tak troszkę porządnie oczywiście. Ja najbardziej lubię, wiecie, tą ścierką Biledy. No a czasu do czasu detergentem też trzeba umyć, zwłaszcza po tych, wiecie, pyłach z nad Sahary. Myślę, że może się przydać. Albo chociażby do, wiecie, do umycia ram, parapetów i tak dalej też może się przyda. Dobra, a resztę sobie wklepuję właśnie palcem, jak już większość sobie rozsmarowałam. O, bo jednak to palce to palce. O, i zrobimy sobie też pyszne śniadanko. Mam nadzieję, że mi wyjdzie. Ostatnio w Lidlu dorwałam szparagi. Co prawda one są włoskie, ale całkiem przyjemne. Wczoraj sobie zrobiłam do obiadu część, no i dzisiaj zostało mi na śniadanie. Tak, będzie z bajglem. Mam jeszcze takie guacamole gotowe i myślę, że na to jajko pójdzie. Mam nadzieję, że wyjdzie mi tak, jak chciałam. Miałam jeszcze zrobić sos holenderski, ale może to już za dużo, wiecie, roboty jak na jedną porcję. Więc może ten krok pominę, zwłaszcza, że będę miała, wiecie, awokado. Tak, zwłaszcza, że wczoraj odkryłam idealny sposób na te szparagi, swój przepyszne, wiecie, na maśle klarowanym i do tego tą mieszankę przypraw z czosnkiem z Action. Jest rewelacyjne. Tak, teraz może na całą twarz. Tak, na poranne. No i oczywiście SPF też. O, no i oczywiście SPF też musi wlecieć. Zwłaszcza, że będę, wiecie, przy oknie dużo. A, przed SPF-em sobie nałożę taki krem do twarzy dla skóry naczynkowej z Me and Derm. Kiedyś dorwałam w Biedronce, więc naprawdę fajnie, wiecie, znajdować takie perełki w Biedronce. Jest dużo taniej. Czasami można coś, wiecie, czasami nawet często coś z Evelyn znaleźć. Teraz były jakieś olejki do ust, no ale produktów do ust, to ja już trochę mam, więc mi niepotrzebne więcej.
Tak, no i w sumie widzę, że faktycznie ta okolica pod oczami po tym kremie troszkę się tak rozjaśniła, wygląda całkiem ładnie. I sądzę, że skaczę tak z tematu na temat, no ale cóż, tak już mam. Więc trochę tego na twarz. On ma taki właśnie trochę kolor, jakby był, wiecie, kremem BB, ale nie, jest po prostu kremem. I sobie tak trochę na te moje zaczerwienienia. Wiecie, no te wszystkie produkty dla skóry naczynkowe to jest taka przyjemna ulga, bo one też troszkę chłodzą. Więc wiecie, w tym czasie różnych alergii tym bardziej się przydaje. O. O. Bardzo fajnie, może niech to chwilę sobie się wchłonie, bardzo ma też przyjemny zapach. Tak. Bardzo fajny produkt, naprawdę. Tak, i po każdym kremie oczywiście muszą mieć ręce, a już trochę pukać. A no i właśnie też szparagi. No, miałam co prawda inny trochę pomysł na wczorajszy obiad, a miałam jeszcze, wiecie, mięso. Tam z kilku dni wcześniej, więc nie chciałam, żeby się popsuło, więc tak, zamiast łososia było mięsko, ale właśnie szparagi do tego pasowały idealnie. Jeszcze miałam, wiecie, resztkę też tych tortellini z Biedronki, więc po prostu rewelacyjnie to wyszło. Wczoraj właściwie też miałam coś nagrywać, ale jak już wspominam, mam, że tak powiem, chatę na weekend wolno, więc jakoś tak skorzystałam wczoraj i porobiłam sobie też sporo rzeczy. Między innymi odesłałam paczki właśnie te z tymi ze spodniami niepasującymi. Jeszcze mi została jedna do odesłania, ale one troszkę bardziej skomplikowane, więc nie wiem, czy nie pojadę po prostu do sklepu tego nie oddać. Tak, no i właśnie dałam spodnie. Jeszcze weszłam do sklepu, no i tak właściwie zajęłam się sobą, zaczęłam oglądać serial i go już skończyłam. Tak przyznaję się, no może nie cały serial, ale tam no 6 chyba odcinków wczoraj obejrzałam, no. Ten Parasite, to koreański, fantasy, o pasożycie. No bardzo mnie wciągnął. Pierwszy odcinek mnie jakoś tak nie przekonywał, pierwszy, drugi, ale później jak się wciągnęłam, to musiałam do końca obejrzeć. No i w międzyczasie sobie tam, wiecie, robiłam coś swojego. Bo to jest akurat fajne, wiecie, włączyć sobie jakiś serial i sobie robić jakieś swoje rzeczy, tak, zwłaszcza takie jak ja lubię, wiecie, nie wiem, składanie Lego, zajęcie się jest, że tak powiem, bullet journalem, to jest idealny właśnie moment, żeby coś też porobić. No dobra, i widzę, że troszkę mi się to wszystko wchłonęło, więc teraz czas na SPF. Ostatnio widziałam jakąś grafikę na Instagramie i jak, wiecie, jak ilościowo nakładać SPF-y i SPF powinien na dwa palce nam, co prawda nie wiem jak, tak mniej więcej, taka ilość, więc w miarę będę się stosować. Faktycznie może ostatnio troszkę za małe ilości nakładam, ale wiecie, rano mi zależy na tym, żeby się wszystko wchłonęło szybko. Moim skromnym zdaniem jest to troszkę za dużo, no ale skoro twierdzą, że taka ilość jest potrzebna, to jeszcze sobie na szyję może nałożę, żeby się ochronić też trochę na oczy, wiadomo, to najważniejszy też w sumie element. O. Tak, i o ile ten SPF z Bielendy jest całkiem fajny, to zostawia taką niebieską poświatę właściwie, więc ciekawe. A przynajmniej wiecie, wiadomo, że mamy ochronę na twarzy, zwłaszcza po tej niebieskiej poświacie. Dobra. I tak prezentuje się moja bardzo szybka pielęgnacja poranna. Oczywiście najpierw mam twarz pianką. Momencik. Bo teraz jak już skończyłam w końcu, wiecie, to z to koreańskie cudo, to wróciłam do swojej jednej z ulubionych pianek, czyli tej Face Boom, oczyszczająca pianka do twarzy. Naprawdę bardzo ją lubię, to jest do skóry. Każdy rodzaj cery, wrażliwa skóra, zanieczyszczenia, makijaż, bardzo ją lubię.
Ona ma taki, wiecie, troszkę słodkawy zapach, więc nie każdemu pewnie podpasuje. No i też nie zawsze mi nawet odpowiada, wiecie, jak mnie boli głowa, no to raczej zapach troszkę drażni, ale ogólnie bardzo mi się podoba. Tak. Ja ogólnie bardzo lubię pianki właśnie do mycia twarzy, więc tak. Ja jestem piankową dziewczyną. No, dobra. No i tak wygląda moja minimalna, maksymalna, szybka pielęgnacja poranna. I robię sobie może śniadanie, bo to już chyba czas zacząć. O, i tutaj mi się ładnie podsmażają szparagi. Już sobie tak, wiecie, zawczasu zrobiłam miejsce na jajeczka. Więc tak, ale ja sobie już tak, wiecie, wizualnie zobaczyłam, czy się zmieszczą. Tak, więc tu mam dwa jajka. Dodam do tego właśnie tej przyprawy garlic and herbs. Tak, do tego mam guacamole z Biedronki, więc myślę, że sobie posmaruję moje bajgle. Oczywiście wcześniej je trochę, wiecie, wezmę na patelnię, żeby się tak ładnie przerumieniły. Wybaczcie za to szum, ale woda się podgrzewa, tam skwierczy patelnię, a tak bajgle. Właśnie moje guacamole, jajeczko i szparagi. No i taka piękna buźka z mojego gotowego śniadania. Oczywiście moje szparagi, troszkę w jajku, bo nie dało się jednak tak ładnie rozdzielić. A tu troszkę sobie położę na bajgle. Troszkę mi się za bardzo może przyrumieniły, ale to nic, i tak będą pyszne, chrupiące. Guacamole, jajeczko. Widzę, że to żółtko jest takie idealnie, o, aż się, teraz zobaczmy, o, wypłynie, tak, idealne żółtka, troszkę pieprzu na wierzch, no i tak się prezentuje moje śniadanko, a tu mam herbatkę w takim pięknym kubku, który dostałam na święta, w serduszka, tak, taki trochę, powiedzmy, wiosenny akcent, mimo że serduszka, nie kwiatki, ale kolorystycznie pasuje. Do śniadanka też cudownie wiosennego, więc nie mogę się doczekać. Także smacznego Wam życzę, jeśli coś jecie. No i widzimy się później. I czas na kawkę. I wtedy można się brać dalej do roboty. Chociaż nie powiem, już drugie pranie wstawiłam, więc jest fajnie. A i chciałam Wam powiedzieć, że te mochi, które znalazłam ostatnio w Lidlu, że niby tydzień japoński, tak, azjatycki mochi, to jest właśnie z czerwoną fasolą i w środku ma taki jakby krem, w środku coś tak, takie białe nadzienie, bardzo fajna sprawa. Już oczywiście wczoraj troszkę zjadłam, ja bardzo lubię takie kluski ryżowe. Tylko te mochi są troszkę inne, bo one są takie malutkie, maciupkie. Są białe, no i w środku właśnie to nadzienie. I tym razem trzymałam je po prostu w lodówce, żeby się tak aż tak bardzo nie rozwalały. Ale o, widzicie? Jest takie nadzienie właśnie to z fasoli, ale mam jeszcze takie białe nadzienie w środku. Jest takie podwójne. Widzicie? Jest fasola, ale jeszcze jest takie białe nadzienie i to takie jakby jakaś śmietanka, jakby jakiś krem. Bardzo ciekawe, ale tak. Zdecydowanie uwielbiam mochi. A no i jeszcze te paluszki Pejong. Dorwałam wczoraj jeszcze jeden smak marakui. Tu mam jedną z takich saszetek. Trzeba im oddać, że to opakowania są przeurocze i właśnie są podzielone na takie mniejsze paczuszki. I to jest marakuja, a druga miała być matcha, ale tamtych jeszcze nie otworzyłam. O, no i paluszek jest właśnie w takim brzoskwiniowym kolorze. Przepiękne, naprawdę. No, te kolory są absolutnie genialne i no, moje faworyty. No i w środku mamy taki właśnie lekko pomarańczowy nadzienie, a naprawdę są przepiękne, przeurocze i ten smak też jest taki intensywny. I tu mają marakuje. Tak.
Bo ten smak nie jest jakiś bardzo intensywny, ale jest wyczuwalna w sumie ta marakuja. I taki owocowy smak. Musiałabym zobaczyć, co jest dokładnie z tym, ile jest tej marakuji, czy jest jakiś jeszcze owoc tutaj dodany. Mam wrażenie, jakbym jeszcze brzoskwinię tutaj czuła. Ale tak, ale generalnie jest naprawdę, jestem nimi i zachwycona. I uwielbiam takie paluszki, często je kiedyś kupowałam, teraz troszkę mniej. No to jest taka, wiecie, fajna alternatywa do naszych słonych paluszków, a tu mamy właśnie bardziej na słodko, jakimiś owocowymi nadzieniami, więc bardzo fajne. Alternatywa dla osób, które bardziej wolą właśnie owocowe klimaty, czyli jak dla mnie. No. No i tak pomału leci, także tak, jeszcze kawka sobie, nadrabiam też troszkę YouTube'ów. Nadrabiam filmiki na YouTubie, tak. No i później zabieram się za robotę. Ale tak, wiecie, na spokojnie też. Nikt mnie nie goni, mam cały dzień, więc bardzo się z tego cieszę powodu. Później ma podobno się pogoda trochę popsuć, więc tyle co zdążę, to chciałabym ogarnąć, bo chociażby tutaj, wiecie, w pokoju z jednej i z drugiej strony. No zobaczymy, jak mi to pójdzie. Właśnie ten pył z Sahary troszkę też ogarnę, żeby troszkę było przejrzyściej. A w przyszłym tygodniu myślę, że firanki wypadałoby też wyprać. No to już tak, dorosłość, ale tak. No zdecydowanie, wiecie, czysta przestrzeń, czysta głowa, to jednak ma jakieś pokrycie za sobą. Także pomału będę to wszystko ogarniać. Także tak. Dobra, ja uciekam do kawki i widzimy się później. Dobrze, wracam po jakimś czasie. Udało mi się już ogarnąć jedno okno, jeden pokój, bo tak sobie wymyśliłam, żeby, wiecie, widzieć jakieś postępy, a nie, że każdy pokój będzie trochę zaczęty, więc wymyśliłam, że umyję jedno okno, wiecie, w konkretnym pokoju plus ogarnę pokój. Więc już jedno mam z głowy, plus już na sam koniec, wiecie, oczywiście odkurzacz, mop i takie tam. Ale to nawet właśnie po kolei każdy pokój chciałabym ogarnąć. No i faktycznie, szczerze mówiąc, parapety i okna to wyglądały, jakbym po prostu czyściła coś po plaży, szczerze mówiąc. Pełno piasku, jakieś takie żółto-zielone, wiecie, z tymi pyłkami od kwiatów i tak dalej, drzew. No masakra. Ale teraz widzę, że no, jest różnica, widać różnicę. Na początku wydawało mi się, że to są jakieś zamazy czy coś, ale nie, to po prostu, wiecie, w końcu się wszystko odbije od okien i po prostu to czystość. No jest różnica bardzo duża, także to bardziej motywuje mnie, wiecie, żeby dalsze okna, kolejne okna ogarnąć. No. Ale zaraz sobie napiję się herbaty, bo troszkę, że tak powiem, zaschło mi w gardle do tego latania. Zapomniałam założyć zegarka, ale jestem bardzo ciekawa, ile kroków dzisiaj zrobię, bo wymyśliłam sobie taką, że tak powiem, opcję mycia okien, gdzie muszę się troszkę, wiecie, nachodzić. Ale no cóż, też dla zdrowia. Ale właśnie zapomniałam o zegarku. Ale wszemu, jak jestem w domu, to nie zakładam właśnie takich rzeczy, żeby troszkę też odpocząć od technologii. Zresztą zegarek, nie wiem, kluczyki kojarzy mi się już, wiecie, z wyjściem gdzieś, więc jakoś tak automatycznie w głowie mam zakodowane, więc w domu to bez... Pierwsze co, to ściągam właśnie kluczyki i zegarek, więc takie moje przyzwyczajenia domowe. Ale już widać jakiś progres. Także chwilę odsapnę, napiję się i no co, lecę dalej z tym koksem. No, ale jestem zadowolona, że korzystam z tej pogody, bo podobno ma się troszkę popsuć, ale bardzo mi się podoba jeszcze właśnie za tydzień firanki. I będzie pięknie. No czuć, wiecie, taki, już to powietrze jest takie czystsze, wiecie, wszystkie półeczki pomyłam, wszystko zdjęłam, przetarłam, więc no jest idealnie, także chwilę odsapnięcia i dalej do roboty. Co tam jakieś paluszki, co tam moci. Najlepsza zupa od rodziców, czyli też bardzo wiosenne klimaty, botwinka. Dostałam dzisiaj słoik zupy, więc myślę, że to najlepsze rozwiązanie na przerwę między sprzątaniem.
Tak, nie czuję, gdy rymuję. Następny pokój już tak mniej więcej czeka, aż zacznę go ogarniać. Już tam, wiecie, parapet mam naszykowany, że tak powiem. Pozdejmowałam rzeczy, ale są rzeczy ważne i ważniejsze. Tak, warto się posilić, żeby mieć energię na dalszą część. No a zupy też są zdrowe, wiadomo, trzeba jeść. Zwłaszcza sezonowe, botwinka. Uwielbiam, także bardzo jedzeniowy vlog będzie. I kolejna przerwa na kawę, już druga dzisiaj, ale już jest przed 6:00 i naprawdę bardzo dużo zrobiłam. Większość to, co chyba planowałam i nie planowałam, ale tak jakoś wyszło. Właśnie sobie pomału, wiecie, pokojami ogarniałam, więc zostało mi jeszcze odkurzyć i podłogi umyć. I chyba to na tyle. Tak, okna to był zdecydowanie dobry pomysł, ale wiecie, przy okazji jeszcze, a tu coś się poprzekładało, a tu coś się wyrzuciło, coś umyło. Dodatkowo jeszcze kuchnię ogarnęłam, tak też lepiej. Tak, mikrofalówka przy okazji wymagała reakcji, więc naprawdę jest czysto, pięknie. Może nawet zapach jest zupełnie inny. Także bardzo się cieszę. No jak widzieliście, pewnie nic nie nagrałam. Czy na pewno nic nie nagrałam, ale wiecie. Jak sprzątałam, to nawet nie myślałam, żeby cokolwiek nagrywać. Zresztą nawet nie miałabym gdzie ustawić, tak żeby mi nie przeszkadzała kamera. Poza tym, no tak. Chociaż szczerze mówiąc, jak ja sprzątam, to nie słucham niczego szczególnego. Tutaj sobie tylko włączyłam YouTube'a, później włączyłam jakoś łatwiej mi się sprząta, jak nic mi nie gra. Bo łatwo, żebym się, wiecie, nie rozproszyła, nie zasłuchała. To tak po prostu w swoim rytmie ogarniam, więc nie potrzebuję muzyki do tego, ani wiecie, żeby to cokolwiek grało. Tak mi jakoś szybciej idzie zdecydowanie. Ale jestem zadowolona i troszkę padnięta, dlatego przerwa na kawę. Muszę się troszkę zregenerować. Tak. I nie wiem, co będę jeszcze nagrywać, jakiś chaotyczny pewnie ten vlog, ale pewnie każdy tak ma, jak sprząta, dużo się dzieje, ale to nie do końca, wiecie, do pokazania. Może kiedyś przyjdzie taki czas, że i sprzątaniowe jakieś vlogi, ale u mnie to nie ma żadnej, wiecie, organizacji, ani, nie wiem, metod Marie Kondo. Tak po prostu już sprzątam po swoje, może ja się dobrze tutaj odnajdywała i tyle. Tak. No i zdecydowanie, wiecie, przyjemniej jest w takim świeżym, posprzątanym mieszkaniu. No. Także ja się regeneruję z kawką, może coś sobie jeszcze obejrzeć, coś sobie łączę. No i później odkurzyć. No i tak zleciał dzień, bardzo szybko, szczerze mówiąc, ale dużo zrobiłam, więc fajnie, ale też, wiecie, wcześniej wstałam. Tak, wczoraj miałam, wiecie, wieczór dla siebie. Co to ja, moje plany, a padłam już po północy chyba, czy przed pierwszą już byłam w łóżku, co dla mnie to jest wcześnie, żeby nie było, zwłaszcza w weekend. Ale dzięki temu, że poszłam wcześniej spać, to wiecie, wcześniej wstałam, więc mogłam więcej zrobić, więc też fajnie. No, ale teraz czas na chwilę regeneracji, bo to też jest bardzo ważne, bo to już wiecie, nie ten wiek, żeby tak szaleć. Chociaż nie, w sumie to jest bardzo dziwne, bo wiecie, im więcej robię, to mam wrażenie, że mam więcej energii. A jak wiecie, tak usiądę i się zasiedzę, to jestem taka rozmemłana, o tak. A im naprawdę, im więcej robię, im więcej latam, tym czuję, że tej energii mam więcej. Oczywiście później konsekwencja jest taka, że padam. I jak usiądę, to zaczynam czuć, wiecie, zmęczenie, ale póki, wiecie, latam i działam, to jest fajnie, także... Takie moje spostrzeżenie. Dobra, ja uciekam na kawkę. Także myślę, że jeszcze w jednym wejściu na pewno się zobaczymy. Może jakąś kolację będzie trzeba pomyśleć. Tak, także no, do zobaczenia, bo już widzę, że słyszę, że krzyczą za oknem, więc dobra, ja uciekam. No i chyba czas już na jakąś kolację. I nastąpiła mała zmiana
planów, powiedzmy. Miałam zjeść mięsko, ale jakoś nie mam ochoty na nic mięsnego, więc tak. Mam jeszcze trochę surówki z marchewki. Mam nadzieję, że coś tu widać. O. Wygląda całkiem ok jeszcze. Więc tak. I do tego został mi jeszcze ten jeden burger z batata i marchewki. I może do tego, nie wiem, czy to będzie pasować, czy nie. Z okazji właśnie tego tygodnia niby japońskiego. W Lidu była taka mieszanka krewetek i tych wakame. Ja uwielbiam wakame. Najczęściej jadam takie same i też było oczywiście. Ale jak zobaczyłam, że tu jest taka, wiecie, mieszanka z krewetkami, już gotowa, jak widać, z cytryną i pieprzem, więc myślę, że nie wiem, czy to będzie pasować, ale jakoś tak już brzmi mi całkiem ok. Będzie burger, suróweczka, no i krewetki. Także takie. Zobaczymy, jak to będzie się razem prezentować. I od razu, wiecie, przyjemniej sobie gotować w czystej kuchni, więc bardzo się cieszę. Tak, mimo że tu może nie wygląda do końca, wiecie, jakby było posprzątane, ale no, jak już wspominałam, trochę brakuje nam miejsca, czekamy, jesteśmy przed remontem, także tak. Ale no, jest grubsza ogarnięte, czysto, jeszcze tylko muszę, no właśnie, tak, skończyłam odkurzać, zastąpiło mi jeszcze umycie, wiecie, podłóg, ale tak. A, no i przelanie sobie do pustej butelki, bo mi się skończy akurat frosz Zoflore słynną, tak żeby mieć, bo w poprzedniej butelce mi się ten atomizer popsuł, więc muszę wymienić, przelać po prostu i czekam, aż mi się coś, wiecie, skończy z, właśnie z tym pikaczem. Myślę, że taka butelka będzie idealna. No i pewnie jak widać z tyłu, muszę jeszcze ogarnąć ten pojemnik. Bo ostatnio na próbę w Ikei wziąłem sobie takie mniejsze, bo właśnie w nowej kuchni chciałabym, wiecie, mieć wszystko ładnie zorganizowane, w osobnych pojemnikach podpisane, tak żeby było czysto, ładnie i żeby wiadomo było, gdzie co jest. Takie przynajmniej mam marzenie. Widzę, że lodówka się ze mną zgadza. No. I tak bardzo bym właśnie chciała jakoś ostatnio mi bardziej po drodze, wiecie, z bardziej uporządkowanym życiem, że tak powiem. No, dobra. Idę sobie odgrzewać tego burgera i zobaczymy, jak to będzie razem wyglądać. No dobrze, i tak się prezentuje moja kolacja, bardzo nietypowa. Tu mam suróweczkę, jabłko co prawda trochę ściemniało, ale jest nadal bardzo dobre. Tu jest mój burger, przepyszny, uwielbiam. Ten z batata i marchewki. Taki bardziej przypieczony tym razem mi się udał. Wyszedł, ale to specjalnie w sumie, bo taki chciałam. A tutaj jest ta moja właśnie sałatka z krewetek i wakame. No i tak się będzie prezentować moja kolacja. Pewnie przydałby się jeszcze jakiś sosik, ale ja raczej tak sami to, wiecie, niekoniecznie. Ja wolę tak na sucho, szczerze mówiąc. Tak. No i myślę, że tym akcentem jedzeniowym zakończę dzisiejszego vloga. Jutro mam też zamiar nagrywać. Jutro sobie może potestujemy właśnie te pudry od Maxineczki, bo jestem ich bardzo ciekawa. No i może jakiś taki lekki makijaż pod niedzielę, że tak powiem, zrobimy. Bo dzisiaj cały dzień sprzątania to taki dzień nie. Make-up, bez make-upu właściwie. Tak. No i czas chyba troszkę odsapnąć w końcu. Tak, czas się nacieszyć ostatnimi chwilami soboty, chociaż nie, no 20 jest, więc nie jest tak źle. Dobra. Mam nadzieję, że Wam się taki vlog bardzo domowy spodobał. Może nie pokazywałam sprzątania, bo no mówię, za dużo kombinowania póki co. Ale coś tam pogadałam, coś tam mam nadzieję, że sensownego pokazałam, zresztą okaże się, jak będę składać tego vloga. Ale mam nadzieję, że Wam się mimo wszystko spodobało. Jeśli oczywiście tak,
to zostawcie kciuka do góry. No i oczywiście będzie mi bardzo miło, jeśli zasubskrybujecie mój kanał. Także tak, dobra, ja uciekam. Miłego wieczoru albo miłego dnia Wam życzę. No i co, do miłego zobaczenia już jutro.